Siema, Jaszko, jestem PPTM Games. Witam Was na moim gospodarstwie. Już po wiosna, jak widzicie, jest marzec. A jak marzec, to kolejne wydatki. Jak widzicie, na mojej, można powiedzieć, linii prostej, o, chciałem powiedzieć, jest nowa inwestycja, a dokładnie to, co było obiecane, czyli wiata na byki. Wiata na byki. Która kosztowała mnie 45 tysięcy, 10 tysięcy, niestety chłopaki drożej wzięli, no bo materiał troszeczkę zdrożał, 10 tysięcy drożej, troszeczkę dobra, ale nie wnikajmy w to. 45 tysięcy, już taki, ale tak zacząłem nie od tej strony, co potrzeba, bo 73 tysiące na koncie, po nie powiedziałem na samym początku, ile miałem po przewinięciu na ten obecny miesiąc. Proszę Państwa, miałem bagatelne 131 tysięcy złotych na po przewinięciu. Bajeczna suma. Naprawdę, jałówki, które się to powycielały, naprawdę dają grubo mleka. Więc no, szaleć można. Dodałem jeszcze takie mniejsze cielaki, żeby też mi nie zalegały, jakby cielaki tam chyba 4000 mi szło. Nie pamiętam. Dobrze pamiętam, bo to było sprzedawane w styczniu. 4000 za cielaki, jakieś tam pierdoły. Więc no, szczerze jest dobry zakup. Ale jeszcze mamy dzisiaj, żeby nie było, ale nowości. Mamy kabinę do 60. Kupiona kabina za 60 za 1900 zł. Wiem, drogo. Ale nie było taniej, ja już chciałem trochę komfortowo sobie jeździć. 1900 zł kabina. Rozsiewacz do nawozu. Kupiony za kwotę 4500. Używany oczywiście, nie kupiłem nówki. 4500 używany. 4-letni rozsiewacz, bo gościu kupił, dobrał siebie, no i już ten rozsiewacz się bardzo zamawia. Więc taka się akcja będzie nawozowa. Ale co najważniejsze dla mnie, kupiłem też nowy nabytek do Ursusa. Że tak to mogę ująć, proszę Państwa. Nowy nabytek do Ursusa, więc trochę polecimy sobie trochę szybciej. Kupiłem Grubera. Kupiłem Grubera Lemkena za 12 500 zł. Używany. Szczerze nie wiem, mniej więcej te Grubera kosztują, więc 12 tysiąca bym jest taka w miarę dobra cena. No i finalnie, jak widzicie, stan konta 73 tysiące. Byków nie kupywałem w tym momencie, ponieważ byki planuję kupić dopiero w kwietniu, żeby równy rok były byki chowane. Więc takie to położenie jest. Ale jeszcze mówimy, jak wejdziemy sobie do naszej woreczki. Odpalimy. Już mam. Tłumaczę. To jeszcze miało być przecież. A tego nie. Więc miała być też obora postawiona. Ale będzie postawiona. O, nie, że nie będzie, tylko będzie postawiona. Ale chciałem wam też powiedzieć mniej więcej wstępnie, żebyście widzieli, skąd takie pieniądze, że nagle, nie wiem, pójść wam wypierniczam pieniądze. A tyle i tyle i tyle. Miałem i dlatego można powiedzieć, że wszystko jest przygotowane. Jechać, odebrać już materiał. Majstry wchodzą 3 tygodnie, mówią, że postawi. Wiem, mało realne było postawienie budynku. Budynku murowanego po te 3000. W 3 tygodnie. Ale tak niestety będzie. No, maksymalnie 2 miesiące daje, bo to jest początek marca teraz. 3-4 marzec. Jak teraz, powiedzmy, sobie robię. Więc teraz robimy tylko akcję siewy po tym. I w maju, kwiecień, dopiero będziemy się widzieć na maju, ale później. Będziemy się później jeszcze widzieć, proszę Państwa. Ponieważ się na posłup, ja wam nie będę nagrywał. Młode się na posyłanie są bardzo często, więc nie będę was zanudzał tym.
taką rzeczą. Ale co najważniejsze, bo kuźwa, o tym zapomniałem. Przesunąłem te pieniądze, o, bo teraz mi się przypomniało, bo spojrzałem przecież na pryzmę z kukurydzy. Czytałem pryzmę kukurydzy całą za kwotę 41 tysięcy złotych. Pamiętacie, że mówiłem, że jeszcze będę trwopił piąty pochłos słabej jakości, bo słabej. Ale mówię, ta płynności trochę na mordami. I z tego pokosu piątego, to tak trochę abstrahując, można powiedzieć, w listopadzie zaraz ciąć na ten, ale po prostu to trzeba było zrobić. Z tego zebrałem sumerycznie, żeby mam teraz nie zarobił. Szczerze mówiąc. Po sprzedaniu kieszonki jednej i sprzedaniu kieszonki drugiej miałem na koncie 69 tysięcy złotych. No i przewijanie, wiadomo, mleko, wypłata z mojego szefa i tak dalej. Dlatego też abstrakcyjnie duża kwota pieniężna, można powiedzieć, była. Ale podejrzewam, że też to jest pewnie też 3-4 miesiące jeszcze opracuję do okresu zimnego i ja pewnie będę zwalniał się od szefa, ponieważ no, muszę to pociągnąć już po swoje. Wiecie, czemu ja tam nie gobeluję, ewentualnie tam. No pomyśleć teraz, gdzie jeszcze plan rozbudowy będzie. Czy będziemy jechać ściągnąć rozbudowę z tej strony, przy pryzmie. Czy będziemy ciągnąć z tamtej strony. Tego jeszcze nie wiem. Szczerze, pasowałoby mi z tamtej strony to robić. Ale czy tak wyjdzie, czy plac wystarczy mi na postawienie tego obiektu. Obora będzie ogólnie na od 25 do 30 sztuk. To nie jest dużo. Kwota, która wyjdzie mnie 130 tysięcy. 130 tysięcy. Myślę, z używanej blachy, używana blacha, jakieś postaki pozbiorkowe, może inaczej, niewykorzystane przy budowie innych budynków, czyli domów, garaży i tak dalej, będzie właśnie zrobione. Więc myślę, że kwota 130 tysięcy nie jest jakąś dużą kwotą, a na pewno bardziej realną niż miałem teraz wydać na budynek, nie wiem, 300 tysięcy, no nie jest jeszcze ten etap budowy. No taki obiekt na pewno powstanie, bo jest w planie taki budynek, ale na razie nie mogę sobie na to pozwolić. Bo ogólnie co dzisiaj mnie normalnie szokowało, bo tak patrzę, zacznę sobie na kredyty i patrzcie, mam kredytu jeszcze 9 miesięcy i 7 miesięcy. Naprawdę jestem zadowolony, bo główny kredyt. Patrzcie, się mógłby teraz go spłacić, tak? Bo już miał ile? W sumie całej szurkę. Ponad 4000 byśmy mieli w portfelu. Ale nie spłacam go. Nie spłacam z silnika, znaczy z kombajnu. Przepraszam, z tego ciągnika nie spłacam z już, znaczy nie spłacam zapłacenia kredytu, bo mówię, jeszcze jest inwestycja na właśnie tej obory, tej szopy, budynku gospodarczego, podobranego, właśnie będzie. I teraz co? Dlatego mówię, że jeśli do czego, to nawet będziemy pewnie się widzieć, możliwe, że nawet w czerwcu. Dopiero na długich trawach prawdopodobnie właśnie z tym związane, ponieważ no chcę tu troszeczkę się zabawić inaczej, byście nie mieli tutaj później problemu, że tam tego nie pokazuję, a wiecie, ja Blendera nie umiem i nie umiem, nawet się nie będę tego uczył, tak? Bo ja nie mam na to czasu uczyć się Blendera i tak dalej, więc no muszę tak robić, stawiać te budynki, to wszystko w miarę możliwych możliwościach. Więc no, trzeba się tutaj troszeczkę napłocić. Więc następne odcinki tylko będą się offsa i pewnie to wszystko. Może coś jeszcze wleci poza tym, jako nowe nabytki, ale tego nie wiem. Nie daję głowy. Miał być obłonik rzucany tutaj pod owiec, ale niestety ja już nie zdążę, nie chcę was tutaj przenosić. Chyba, że sobie jeszcze ogarnę sam poza odcinkiem. Ten obornik sobie rzucę i będzie tutaj kwita. No i myślę, że też będzie dobrze.
Może mi się uda jakoś urzucić ten obłonik. Będzie ogólnie też kupić jakieś pole, ale mówię, lepiej w ogóle zaryzykować i zostawić te pieniądze w mniejszym czasie, żeby tak robi później mi spacały kredyty. Ale już myślę, że dajesz tam, oczywiście tam będę wziął. Dobra, 70-80 tysięcy kredytu? Nie! To ja pindolę! Więcej! Więcej! Bo po szóstce kosztują krowy. Szóstka. 30 sztuk to jest kwota 180 tysięcy na same krowy, więc zobaczcie, no 180 tysięcy trzeba na same dziekowki wydać. Do tego właśnie spowodniana obora, dołożenie 70 to jest kwota gdzieś w granicach ćwiatki, ćwierć miliona muszę mieć na sam zakup bydła i na zakup postawienie tego obiektu. Bo wiecie, że mam troszeczkę pozmieniane te ceny. No i tymi cenami ja się mniej więcej realnymi staram tymi operować, tak? Bo Holsteiny tutaj, czyli powiedzmy te polskie krowy, tak zwane, no tam wiadomo, no mam po cenie 6 tysięcy, tak? Więc byki też mam po wyższej cenie. Może one trochę więcej teraz jedzą, bo wiadomo, są dorosłe byki. Czy dorosłe? No są, nie wiem, 11-miesięczne byki? Czekajcie. Gdyby mam tu nie zeugać teraz, mam tu napisane ile miesięczne są, wiek 11 miesięcy i 4200, maksymalnie chyba kosztują około 7 tysięcy będą kosztować, więc taka kwota w przyszłym roku będzie, można powiedzieć, że spłaci mi wszystko, spłaci mi prawdopodobnie, spłaci mi cały kredyt właśnie z krów, spłacą mi właśnie z budynku, będę na kwito na czysto, a później będziemy sobie inwestować tylko i wyłącznie pieniądze z mleka i z byków późniejszych właśnie na modernizację, wypływanie maszyn, pól i w końcu wykupienie dzierżaw, które miały być teraz wykupione, chyba że teraz, chociaż w tym roku już muszę byk kupić, a nie, co ja gadam, że na maju, no maju musimy się widzieć, kryzę trzeba dzisiaj, żyto i i się w czuchu powiedzę. No dobra. No to w maju, nie w czerwcu będziemy się widzieć. No to my na do miesiąca będziemy mieli ten czas na to, żeby to ruszyć. Więc myślę, że tam się raczej w miarę dobrze ogarną. Nie jest to duży budyneczek. Znaczy inaczej, nie będzie duży budyneczek. Więc myślę, że 2 miesiące raczej dadzą radę majstrów wiele takich już dobrze zgranych, po drugie nie pijaczków. Więc też będzie ten plus, można powiedzieć. Co miałem powiedzieć jeszcze odnośnie tego wszystkiego? No, chyba raczej wszystko. Nie wiem. Ja tak sobie teraz myślę, czy wszystko. A, już wiem. Bo mówiłem wam, że będę brał ogólnie dofinansowanie. Szczerze, nie rezygnowałem z tego. Powód jest prosty. Papierologia. Papierologia nie chce brać dofinansowania, które później będzie problem, żeby spłacić. Więc tutaj tylko i wyłącznie wchodzi w kredyt swój. Jedynie się też liczyłem nad kredytem jakimś, nie wiem, dwuprocentowym, na niskim oprocentowaniem 3%, coś w tym stylu. Czyli 3% rocznie, ale 2-3%. 2% to pewno niski procent, a jeszcze nie wiem, 3% teraz jakieś tam gdzieś nie można jakieś całe procentowanie znaleźć. Ale już nie wchodzi mi w to te szczegóły. Po prostu chcę dla swojego komfortu mieć psychicznego. Lepiej spłacić mi ten kredyt. Dobrać naprawdę porządne krajówki, czyli moje za 6 tysięcy, żeby zaraz na docieraniem były. I myślę, że tam. Znaczy inaczej, obora będzie na. Żeby was nie zebrać. A 6 na 30 niby tak dorosły, ale wiecie, jak się to przemnoży, no to jeszcze na 2, no to gdzieś taki obiekt będzie 60 sztuk, będzie można było, będzie można sobie chować bez żadnych problemów, tak? A więc no będzie, zobaczycie to po prostu w maju już prawdopodobnie, żeby już was tutaj nie zanudzać. Ewentualnie robię tak, że pierwszy po zrobię na odcinku, a drugi dopiero zrobię. Drugi zajęł poza odcinkiem.
Troszeczkę to jest zimne, tak? Mówię, powiecie, no kuźwa, tych pokosów robisz w zagresnym odcinku. Ale życiorym przecież tego nie ominiemy, tak? Więc tutaj tak samo nie mogę zbytnio tego ominiać. Muszę to po prostu ogarnąć. O, patrzcie, belka jedna mi została. Nieowinięta belka. No, powiedziałem, od dnietka... Od dnietka pożyczałem... O, jak? Kurwa, tak? Kulka mi jedna brakowała, bro. O 26 kulek upasowanych i właśnie widzę, czemu nie ma tej jednej kulki. A już nie wnikałem w szczegóły. Jak sobie tam przekombinuję je, bo wrzucę po prostu tawę na krew i też będzie git. Więc teraz tylko patrzeć, jak to będzie fajnie wyglądało, jak to będzie elegancko robiono. Powiem tak, szaleć w tym sezonie mam grubo, szczerze mówiąc. Taki jest, proszę Państwa, zamiar. Dobra. Wchodzimy. Nie zamykam, znaczy mi nie będą chyba, nikt nie wejdzie. Pokój zapnę. Idziemy do 60, jedziemy sobie sieć na bus na łąki. I takim akcentem będziemy sobie kończyć. Patrzcie, no tutaj miałem gdzieś postawić tą oborę. Nie wiem, czy ona mi to wejdzie, więc chyba prawdopodobnie tutaj będzie to przeznaczone. Najwyżej to będzie trzeba troszeczkę sobie tu uciąć. My taka mózga będzie też w sumie. Nie wiem, jak to wyjdzie, będę myślał w późniejszym czasie. Jak tam będę miał pozwolenia i... Znaczy pozwolenie to już mam. Tylko właśnie mi chodzi bardziej o... O to wszystko związane z... majstrami, żeby przyjechali i zobaczyli, jak to tam stoczy, wylecieć to wszystko i tak dalej, i tak dalej. Strzelam na 13 metrów, to jest zajebistą sprawą. Tutaj jeszcze co brakuje mi na pewno, to będzie brakować mi opryskiwacza, który też będzie w zamian, jest w planie do kupienia, bo ja swoją siewkę, której nie powiedziałem, a ją sprzedałem za 500 zł. Dużo, mało, nie wiem, już tam kwestia sporna. Czekajcie, ja teraz muszę sobie ustawić bieg, tylko teraz 11 na godzinę, 10-11, no myślę, że tak będzie optymalnie. Dobra, tylko tak patrzę, czy... O, to już będzie metraż leciał, co nie? Zajebiście. To nie jest 8, tam 10 metrów, co było w tym starej siewce, tylko... Ale patrzę, że jakby tekstura dalej siewała. Czy... Nie wiem, czy coś mi się tu pobagowało, czy coś... Chyba nie wnikam, no troszeczkę na razie sąsiadowi narzucimy i tam... Nic się większego nie stanie, 11 na godzinę, no już tutaj jest naprawdę luks robota, no fajnie mi to poszło. Czekałem sobie przez zimę, pokupywałem takie właśnie sprzęty, które właśnie chciałem. No jestem zadowolony, myślałem wam, że to też spodoba, że takie akcje, znaczy takie maszyny padły. A ten osiewacz chodzi mi o praktycznie, można powiedzieć, szczerze. Od samego początku, jak tą serię zaczynałem, że ten osiewacz będę chciał kupić, on mi się cholernie podobał. Więc tutaj nawet nie kombinowałem, nie cudowałem. Nie szukałem czegoś innego. Więc ten osiewacz musiał wlecieć tak czy tak. Na gospodarstwo. Czekajcie teraz tak, cyk. Dokujemy sobie do reczki, żeby wiecie, no to jednak fajnie to wszystko szło. Więc myślę, że podoba wam się to wszystko, bo jednak troszeczkę też czasu spędziłem dzisiaj, żeby to ogarnąć to wszystko, przygotować, przewinąć. Ten czas 2 godziny chyba bodajże, zanim TMR narobiłem, zanim to ogarnąłem na byku, już nie kamieniem TMR, tylko kamieniem sianem, aby to szybciej szło. Więc troszeczkę pewnie saty mam, ale podejrzewam też, że ten ktoś nas spokojnie chyba musiał. Szczerze, przy tej hodowli będę musiał poszukać parowozu. Chciał czy nie chciał, jednak już jeśli ta obora powstanie, a powstanie te 2 miesiące, no to muszę... 2-3 miesiące powstanie, no to muszę już mieć paszowóz, szczerze, tuż na tym, czy nie zdychę nawet 10 litrów. To też mi się wiązało właśnie, no z kwitem, tak, zakupem za jakieś, no dość dobre pieniądze, tak. Więc muszę tylko popatrzeć, jakie ceny, może nowy kupimy, nieużywany paszowóz, no tutaj będzie naprawdę srogo z tym temacie. Widziałem, to chciałem wcisnąć. Tylko mówię, kwestia tego, żeby to po prostu wam się to podobało, że ja się jednak też kombinuję, tak? Pod tym względem mówię, inwestycje będą
Nie boję kredytów, my się kupię teraz krowy za... No to powiedzmy wstępnie, to 180, 120 tysięcy, w zależności ile kupię tych krów. Minimalna moja liczba to podejrzewam będzie 20. 20 krów. Więc 20 krów, no to tu już jest naprawdę też biglet, to jest kwota 120 tysięcy. Wiecie, nawet na ten rozruch było, te 120, te 20 sztuk, żeby było posadę rozruch, a później się będę rozmawiać, no to później będę myślał a dalszym rozwojem, tak, modernizacją, kombinacjami, tym wszystkim, tak. A nie, jeszcze swoje mamy do zasiebu. Kuźma, tego będziemy mieli tyle, że ja nie pamiętam już. To nie, to pierwsze etapy będą wszystko musiały wyjść. A odcinku, proszę Państwa. Tutaj jeszcze tak robię. Powiecie, że miałem to przerywać. Będzie to przerywane. Będzie przerywane, ale dogadałem się z... czy inaczej. Po prostu, etapy będą jeszcze tu zebrane. Dopiero po tym będzie przerywane łąka na pole, więc myślę, że i tak będzie to elegancko wyglądać. Dużo lepiej po łące. Jeszcze troszeczkę ją wykorzystam, tak? Tak powiem w cudzysłowie. Po 5, jak to powiedzieć? Jeszcze danie do pokosy biorę. Wiadomo, to nie jest pełny pokos. Ja nie zbieram pełnych pokosów. Właśnie aż patrząc, też się zastanawiam, czy tak właśnie nie robić w sumie. Czyli kwiecień, lipiec, listopad nawet. Wtedy to robić, może wtedy pełny pokos, to może by nawet było lepiej niż tak, bo wiesz, tutaj w stronie, z tego co ja spieram się zorientowałem, nie wiem ile w tym prawdy, że jednak jak częściej się tu obcina te trawy, to one lepiej oddają. No i tak patrzę w sumie, niby to jest na połowę tego tej trawy, niby co jest oryginalnie, co kości tak. No to też powiem szczerze, że to jest, fajnie to oddaje. Patrzcie, ja tam praktycznie co tam zużyłem, tych siana tam trochę muszę chyba tam coś więcej, no, nie są jakieś tam mocno jedzące te bydło nie jest. A więc no tutaj to też trzeba mieć na baczeniu. Muszę chyba zalety domówić, bo kuźwa, jednak chyba tej zalety trzeba nie domówić z 5 ton. Bo jednak tu już za dużo to ja nie pojadę. Mnie już sieje. Ale jeszcze może China chociaż zabije, to będzie dobrze. No i tak mi się podoba, bo teraz tak, mamy tu chociaż kabinkę zrobioną. Możemy sobie teraz elegancko wszystko ogarnąć. Mam wiadomo, to nie jest jakoś, o Jezu, komfortowe. Komfortowa kabina porównanie do, nie wiem, tu czwórki, czy do case'a, ale tu już jest kabina, która będzie fajnie mi pracowała. Pod to. No i ten ustawienie w ogóle się inaczej patrzy, tak? Taki kolor by tego dachu była, taka kolor takiej kabiny, no jeżeli nie myślałem. Teraz w czerwonym kolorze, więc wszystkim nie tuduje biorę za 2000. Wiecie, no na pewno powiedzieć, że za drogo, ale nie ma tak źle. Ważne, że robota idzie. Jak ta lala. Nowy rozsiewacz, no teraz te hektarów dochodzi. Więc tu musi też te roboty iść dużo więcej. I tych nawozów będzie szło dużo więcej, bo wiecie, że nic nie daje. Może w późniejszym czasie będę dawał się ta obora długa będzie stała, bo ta to się nie nadaje do gnojowicy z agrom, do wywozu, więc jedynie wtedy będę mógł sobie tu ogarniać temat. Nadany z gnojowicą, to też będzie się wiązało prawdopodobnie z wymianą beczki. To w kolejnym odcinku tylko jedną raz robiłem beczką, to dom, ale dobra, nie wnikam w szczegóły, ewentualnie się tam jeden sobie pociągniemy z tą beczką. Patrzę tak typowo nawozowo. Naturalnymi nawozami, czyli gnojowica i obornik, to ja za dużo tego nie daję. Naprawdę. Patrzę jadę na sztucznych, naturalnych. Mimo, że tego mam w ogrom, ale jakoś tego zbytnio nie daję. No teraz pytamy, teraz spróbuję więcej dać, bo tego obornika jednak mam trochę więcej niż miałem. Więc tu też dużo lepiej. Dobra, akurat idealnie siepka się wykończyła, tak powiem w cudzysłowie. Ja mogę sobie teraz kończyć odcinek. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle.
Jeśli taki odcinek nam się spodobał, wstawcie jakiegoś komentarz i dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie. Cześć.